Witam Państwa, to jest program Dzień z Republiką. Ja nazywam się Marcin Bąk, a pierwszym gościem naszego programu jest ksiądz profesor Waldemar Cisło. Pomoc Kościołowi w potrzebie, którego gościmy już po raz kolejny. Szczęść Boże, proszę księdza. Kłaniam się panu redaktorowi, witam naszych telewidzów. Jak to zwykle, gdy rozmawiamy z księdzem profesorem, mówimy o tych miejscach na świecie, a jest ich niemało, gdzie katolicy, czy szerzej chrześcijanie, podlegają różnego rodzaju, czy to prześladowaniom, czy robi im się jakieś wstręty. I ostatnio od kilku już co najmniej tygodni, chociaż jak wczytałem się w temat, sprawa jest starsza niż kilka tygodni, takim miejscem stała się niestety Ziemia Święta. Izrael, państwo Izrael, do którego udają się pielgrzymki chrześcijan, nie tylko katolików z całego świata, w którym też istnieją i wspólnoty zakonne, i lokalne wspólnoty chrześcijańskie, bo tam przecież są na miejscu rodzimi chrześcijanie, można tak powiedzieć. I to jest zjawisko, które dla mnie osobiście jest trochę niezrozumiałe, bo Izrael do tej pory raczej starał się o państwo Izrael, tak, otaczać opieką miejsca święte, otaczać opieką te wspólnoty zakonne, bo to też się wiązało z turystyką, tak, a turystyka to są pieniądze, to są dochody, więc to wydawało się zupełnie oczywiste. A mamy kolejne doniesienia z Izraela, że obywatele Izraela, czasem żołnierze nawet, tak, na przepustce, dopuszczają się ataków na osoby duchowne, które występują w strojach duchownych, na domy zakonne, na kościoły. Co tam się dzieje, proszę księdza? Proszę Państwa, uświadommy sobie najpierw kontekst. Wiemy dobrze, że chrześcijanie, tak jak pan redaktor wspomniał, w Ziemi Świętej, to są 70% z nich to są Arabowie. Więc oni są traktowani z jednej strony przez Arabów jako zdrajcy, bo są Arabami, a nie są muzułmanami. Z drugiej strony są jak gdyby pomiędzy takimi, w takim potrzasku, pomiędzy tą mniejszością, ale tym słabszym elementem arabskim i państwem Izrael, które też nie pała do nich miłością. Oczywiście to wrażenie, które pan redaktor opisał, że to jest coś nowego dla wielu z nas, to jest fakt. Natomiast faktem jest również to, że agresja, że różnego rodzaju prześladowania czy dyskryminacja w stosunku do wspólnot chrześcijańskich, również ze strony państwa izraelskiego czy wojska, pod pretekstem dbania o pokój, o bezpieczeństwo Izraela, miały miejsce, bo było zajmowanie nielegalne terenów przykościelnych, były ataki już na miejsca kultu. My kilka lat temu musieliśmy na przykład, bo w Betlejem mamy zakon kontemplacyjny, musieliśmy podwyższać mur sióstr kontemplacyjnych, ponieważ były ataki, mieliśmy kilka prób łamania się do tego klasztoru, więc i na jednym terenie, i na drugim mieliśmy bardzo trudną sytuację. Również tam, gdzie mamy władzę, powiedzmy, Palestyńczyków, chrześcijanie często są rugowani ze swojej ziemi, nielegalnie pozbawiani własności, albo takie są prowadzone różne akcje, żeby najlepszym rozwiązaniem dla nich było opuszczenie tamtego terenu. I to było. Dzięki Bogu teraz w mediach mamy więcej informacji na ten temat i zrozumieliśmy, jak trudna i dramatyczna jest sytuacja tej mniejszości chrześcijańskiej na terenach Ziemi Świętej. Zresztą też liczby mówią, w Nazarecie na przykład w 1922 roku było 60% populacji tego miasta stanowili chrześcijanie. Dzisiaj to już jest poniżej 30. Generalnie na terenach Ziemi Świętej liczba chrześcijan, w samej Jerozolimie to jest około 2% populacji, a w całej Ziemi Świętej mówimy, że poniżej 1% i ona niestety maleje. Takie bardzo niebezpieczne dla chrześcijan, dla tamtejszych wspólnot okresy to były intyfady, czyli te zamieszki pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami, gdzie pan redaktor wspomniał, że pieniądze są ważne. Tak, ale Izrael czasami również, pomimo tego, że turystyka przynosi najlepsze pieniądze, to były takie ograniczenia do tego, żeby na przykład zatrzymywać się tylko w hotelach w Jerozolimie, nie jeździć do Betlejem, nie utrzymywać tamtejszych wspólnot chrześcijańskich. My jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mając na uwadze to, że na przykład intifada spowodowała zamknięcie ruchu turystycznego, koronawirus jak gdyby spowodował również spotęgowanie tego, no, odcięły się główne źródła dochodu dla chrześcijan. Proszę Państwa, my często prosimy naszych pielgrzymów, jak pan redaktor wspomniał, o to, żebyście się Państwo zatrzymywali na przykład w hotelach, które prowadzą chrześcijanie, czy korzystali ze środków transportu chrześcijańskich, czy zbiór podróży. Dlaczego? Podam przykład. Jeśli mieliśmy intyfady i zamykano hotele, to Arabowie
czy zwalniali tych pracowników bez żadnego odszkodowania, bez żadnej możliwości subsydiowania ich. Natomiast na przykład franciszkanie czy chrześcijańscy właściciele wielu hoteli, mając ten dobry czas za sobą, kiedy pielgrzymi zatrzymywali się u nich w hotelach, obniżyli pensję do połowy czy troszkę mniej, ale dzięki temu ci ludzie mogli utrzymać swoje rodziny na skromnym, ale poziomie tym i przetrwać ten trudny czas. To mniej więcej tak jak w Polsce były te różne pomoce rządu dla firm, to mniej więcej tak to było. Dlatego tak często zwracamy się do naszych pielgrzymów, którzy i tak tam jadą. Zwróćcie Państwo uwagę, żeby jeśli kupujecie jakieś pamiątki w Ziemi Świętej, kupujcie to od chrześcijan. My utrzymujemy dzięki współpracy z rodziną Tabaszów i tutaj z osobami, które prowadzą ten sklep przy polu pasterzy, kilkaset w sumie rodzin chrześcijańskich, bo biura Pomoc Kościoła Wypoczynku, mamy ich 24 na świecie, rozprowadzają właśnie różańce, szopki, krzyże, które oni tam produkują i dzięki temu dajemy im szansę tam pozostania, bo to jest to bardzo ważne. Jak ksiądz profesor wspominał o tym, że większość chrześcijan izraelskich to są Arabowie i że ich sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo są traktowani przez Izraelczyków jako Arabowie, a przez swoich pobratymców arabskich jako odstępcy, bo chrześcijanie, to pomyślałem sobie o jeszcze jednej bardzo ciekawej grupie, mianowicie chrześcijanie żydowscy. Tam jest kilka grup, o ile mi wiadomo, Żydzi, którzy uważają się za etnicznych Żydów i są etnicznymi Żydami, ale zarazem za chrześcijan. No i te grupy są już chyba wyjątkowo w pogardzie u wszystkich. No dokładnie, to już mamy takie przykłady księży, na przykład z diecezji lubelskiej mieliśmy księdza Pawłowskiego i księży, którzy tam uratowani w czasie wojny przez siostry byli wychowani jako chrześcijanie, jako katolicy, potem przyjęli święcenia, a potem się okazało, że są Żydami. No zresztą jeden z tych księży miał taki smutny epizod, gdzie jego brat się wyszedł z kontaktu z nim, bo on był księdzem katolickim. W Jaffie mamy duszpasterstwo łacińskiego kościoła. No jest to bardzo trudne, bo to jak pan redaktor wspomniał, to już jest, jeśli Arabowie są traktowani jako zdrajcy, to Żydzi, którzy przeszli na katolicyzm, to jest do kwadratu i te wszystkie problemy są niestety jeszcze spotęgowane. Natomiast jest to mała wspólnota, ale funkcjonuje. Zresztą też myślę, że papież chciał zwrócić uwagę, bo wiemy, że patriarcha łaciński Jerozolimy, kardynał obecny, kardynał Pizzadella, dawniej to był kustosz Ziemi Świętej, bo jest zakonnikiem. Myślę, że przez tę nominację kardynalską papież chciał też pokazać i zwrócić naszą uwagę na sytuację chrześcijan właśnie w Ziemi Świętej. To jest jeden z tych obszarów, którymi się zajmuje pomoc Kościołowi w potrzebie, ale oczywiście nie jedyny. Wspominaliśmy jakiś czas temu, gdy ksiądz profesor gościł w naszym programie o Syrii, wspominaliśmy o Środkowym Wschodzie. Jakie są inne obszary w tej chwili, w 2023 roku istotne, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna, gdzie Kościół jest najbardziej prześladowany? No nasz raport, który niedawno się ukazał, to możecie Państwo na stronie Pomoc Kościoła Wypoczynku sobie zerknąć na te dane. W 40 kilku krajach sytuacja się pogorszyła, jeśli chodzi o chrześcijan, ich życie tam, a jedynie w 9 uległa poprawie. Natomiast to, co pan redaktor wspomniał, wczoraj było spotkanie w Rzymie, nasza sekcja włoska Pomoc Kościoła w Potrzebie zorganizowała spotkanie biskupów syryjskich z przedstawicielami rządu włoskiego i przedstawicielami kościoła katolickiego. No i tutaj był ogromny apel, bo przypomnijmy, Syria jest umęczona już 12 lat tą wojną. Mamy embargo, o której wielokrotnie mówiliśmy, że według tej polskiego powiedzenia rząd się wyżywi. Embargo zazwyczaj nie uderzy w rząd czy ludzi sprawujących władzę, ale najbardziej cierpią na tym najbiedniejsi, którzy tam są. I embargo na przykład na leki, czy jak nam siostry francuskie, które prowadzą szpital w Damaszku, czy jeden ze szpitali mówił, że księdza, tu jest na przykład aparat do rentgena, czy inne urządzenia medyczne, ale na skutek embarga nie możemy kupić oficjalnie części zamiennych do tych urządzeń medycznych. No niestety one stoją puste. Stoją niesprawne, nie służą pomocy, więc to są bardzo duże problemy. No teraz ja chciałem naszym telewizorom też podziękować, bo przedwczoraj
dotarł ten kolejny transport do tych rejonów dotkniętych trzęsieniem ziemi, a my jako Polacy, proszę Państwa, byliśmy jedynym krajem, który na taką skalę zareagował na pomoc, bo wiemy, że cały świat się skoncentrował na Turcji, a myśmy pomogli również w Syrii, ale po innym miastom, które zostały dotknięte trzęsieniem ziemi. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że ci ludzie swoimi dłońmi wyszarpywali czy wydrapywali spod gruzów tych ludzi, których jęki słyszeli, które do nich dochodziły, bo tam nie ma państwa, które funkcjonuje w ten sposób, że jest policja, jest pogotowie i to wszystko. Także to było bardzo trudne, więc ja w Wielki Czwartek byłem tam akurat w Aleppo, modliliśmy się w katedrze grecko-melchickiej w Aleppo i przekazuję Państwu to dziękowanie, że Polacy pokazali tę solidarność, to było niezmiernie istotne dla nich. To jest sprawa Bliskiego Wschodu, a popatrzmy jeszcze dalej na wschód. Jak wygląda sytuacja w krajach azjatyckich, w głębi już Azji? Indie, kraje w Azji Południowo-Wschodniej, czy tam również pomoc Kościołowi w potrzebie działa, ma swoje oddziały, ekspozytury? Oczywiście my pomagamy wszędzie w 140 krajach świata, tam gdzie jest potrzeba. No, Indie są o tyle dynamiczna jest sytuacja, że pamiętajmy, że kilkanaście lat temu, kiedy pierwszy Dzień Solidarności ogłaszaliśmy w Polsce, czyli Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej dla Kościoła Prześladowanego, to była Orisa. To były właśnie pogromy chrześcijan w jednym ze stanów w Indiach i arcybiskup Chinna, który wtedy przyjechał do Polski, to był już staruszek. To była jego ostatnia wizyta w Europie ze względu na wiek i trudności. Prosił wtedy o modlitwę, bo mówił, że pamiętajcie, pomoc materialna jest konieczna, ale modlitwa jest jeszcze bardziej skuteczna. I proszę sobie wyobrazić, że po 2 latach te partie radykalne przegrały. Ta sytuacja się poprawiła, chociaż co nie znaczy, że w Indiach nie mamy ciągle jakichś problemów w poszczególnych stanach, bo i prawo, które tam jest, i różne te chrześcijanie są mniejszości, mamy system kastowy, to wszystko niestety nakłada się na to i powoduje, że sytuacja chrześcijan w tym potężnym państwie jest bardzo trudna w wielu aspektach. Mamy też w pobliżu Pakistan, gdzie również i to prawo o blasfemii lo, czyli prawo o bluźnierstwie, Asia Bibi była tego symbolem. Niestety niewiele się tam poprawiło pod tym kątem. Również w Afryce, no tutaj widzicie Państwo, coraz częściej mamy dyskusję na temat potężnej fali emigracji, która znowu dociera do Włoch, do Grecji, Lampedusa i inne wyspy, które pokazują nam dramat, no, róg Afryki, głód. Ci ludzie niestety nie widzą innego wyjścia, tylko chcą się dostać do Europy. Ja byłem niedawno w Tripolisie, tam kilkanaście tysięcy osób czeka, żeby się przedostać do Europy nielegalnie, no bo oni słyszeli, że tylko spacerek przez Polskę, wystarczy dojechać na Białoruś, później spacerek przez Polskę i Niemcy czekają z otwartymi rękami na nich. Ja pytałem takiego 30-letniego człowieka, Mohameda, jego żona zginęła i dziecko podczas próby przeprawy przez Morze Śródziemne. No mówię, no ale czemu ty na przykład nie chcesz pojechać do Arabii Saudyjskiej, do Kuwejtu, to są bogate kraje muzułmańskie, gdzie byłoby ci łatwiej kulturowo również się zaakceptować. Mówi, no nie, ale tam nie ma pomocy socjalnej. Ja mówię, to ty jako młody człowiek nie myślisz o tym, żeby znaleźć pracę, żeby uczciwie, że nie, pomoc socjalna to jest najważniejsze, co nas interesuje. Więc widzimy, mamy wiele problemów, którymi będziemy się pewnie spotykać i niestety tych tematów, o których pan redaktor wspomniał, będziemy mieć chyba w najbliższym czasie bardzo dużo. To jest bardzo niepokojące. Jak ksiądz profesor mówi o kilkunastu tysiącach ludzi oczekujących w Tripolisie. Tylko Tripolis, panie redaktorze. To jest, no właśnie chciałem tą myśl dokończyć, że to jest wierzchołek góry lodowej, bo jak popatrzy się na dane demograficzne z Afryki subsaharyjskiej zwłaszcza, to nie są tysiące, to nie są dziesiątki tysięcy, to są dziesiątki milionów ludzi w najbliższych latach, które znajdą się w takim oczekiwaniu na transport do lepszego świata. Jest to problem, przed którym my również jako Polska, chociaż nie jesteśmy w położeniu Włoch, ale jesteśmy częścią Europy, będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem, no i zapewne Kościół i pomoc Kościołowi w potrzebie też w mierzenie się tego problemu włączą. Bardzo dziękuję jak zawsze księdzu profesorowi za rozmowę. Kłaniam się nisko. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję telewizji, bo zawsze na bieżąco informujecie o tym, także bardzo państwu dziękuję. Ale to jest taka piękna realizacja tej prośby Syryjczyków. Bądźcie naszym głosem, bo my głosu nie mamy, więc dziękuję tym bardziej państwa telewizji. Dziękuję, z Panem Bogiem. Dzień dobry.
A my czekamy na rozmowę z kolejnym gościem. Tym razem będzie to dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik IPN-u.